proszę. Jak się tu znaleźliśmy? Jesteśmy na Staszicu. Tak wiem, liceum ogólnokształcące imienia Komisji Edukacji Narodowej. Po prostu Staszek. Wybór był naprawdę prosty. Wysoki poziom nauczania, wspaniali nauczyciele i świetna atmosfera. Czy można w ogóle czegoś brakować? A i maczek jest jeszcze. Możliwości wyboru szkoły było naprawdę wiele, ale w kwestii liceum, Loken to jedyny, dobry i właściwy wybór. Matt Fizang. W dzienniku widniejemy jako klasa 2G o profilu matematycznym. Po prostu lubimy matematykę i fizykę. Wydaje się to wymagające połączenie, ale serio, dacie radę. Nigdy nie zabrakło nam czasu na zbieranie grzybów, sklejanie modeli, czy chodzenie z kijkami. Nie, Mikołaj, zwolnij, jeszcze uwierzą. Jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy tak jak każdy z was lubią od czasu do czasu dobrze się bawić, ale przy tym odpowiedzialnie i świadomie myślimy o naszej przyszłości, wybierając ten profil i sumiennie przygotowując się do lekcji. Wielu z nas w dzieciństwie marzyło, żeby zostać kosmonautą, inżynierem czy programistą. Ty też możesz do nas dołączyć, to jest twoja szansa. Nie zmarnuj jej. Cześć. Mam na imię Natalia, to jest Dominik. Jesteśmy uczniami drugiej klasy o profilu matematyczno-geograficznym. Jak co roku, chcielibyśmy was zaprosić w szeregi uczniów naszego liceum. Z pewnością poznacie tu wiele osób, które zostaną w waszym życiu na długie lata. Ze względu na aktualną sytuację na świecie, uczymy się zdalnie. Jednak, gdy tylko wrócimy do szkoły, obiecujemy wam, że nie będziecie się nudzić. Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, rozszerzamy matematykę, angielski oraz geografię. Jeśli jesteście ciekawi świata, chcecie rozwijać język angielski oraz interesujecie się innymi kulturami, ten profil jest właśnie dla was. Uczestniczymy także w zajęciach terenowych, wycieczkach krajowych, jak i zagranicznych, a także spotkaniach z podróżnikami. Jeśli jesteś fanem matematyki, a obliczenia nie dają ci spać po nocach, albo może chcesz zostać drugim Bogusławem Wołuszańskim, to klasa MatHist jest właśnie dla ciebie. Znajdziesz tu wybitnych specjalistów, pod których skrzydłami rozwiniesz swoje możliwości, a nauka będzie sprawiała ci ogrom przyjemności. W tej klasie zawsze będziesz chciał wiedzieć więcej, poprzez bardzo ciekawe i angażujące lekcje. Po każdej z nich zabłyśniesz jakąś ciekawostką przy rodzinnym obiedzie. Będziesz wiedział, jaki był ulubiony sport Stanisława Poniatowskiego, albo jak wyglądało dbanie o higienę w Wersalu. Cześć wszystkim, ja nazywam się Ania i razem z Kamilą jesteśmy w drugiej klasie naszego liceum na profilu humanistycznym. Także rozszerzamy takie przedmioty jak polski, historia i wiedza o społeczeństwie. Każdy z nich jest równie interesujący i zapewniamy, że na żadnym nie będziecie się nudzić. Na historii lecimy prosto z mostu i bez cenzury. WOS jest po prostu nauką o życiu, czyli między innymi o tym, jak na przykład funkcjonuje społeczeństwo, państwo, polityka, czy między innymi różne organizacje międzynarodowe. Polski z kolei to spotkanie z tysiącami analizowanych wierszy i literaturą, z czego każda jest równie ciekawa. Pewnie zastanawiacie się, jakie kierunki studiów później możecie wybrać. Także nie musicie lecieć prosto na psychologię. Możecie także wybrać dziennikarstwo, filozofię czy na przykład lingwistykę. Dokładnie tak, bo przecież nie każdy human musi być prawnikiem, prawda? I gwarantujemy, że wiele uczelni otwiera różne drogi i możliwości po właśnie humanistyce. Dlatego zapewniamy, że wbrew wszelkim stereotypom wcale nie musicie skończyć w maku. Także więc jeżeli czujecie się prawdziwymi humanistami z krwi i kości, zapraszamy do naszej szkoły i na nasz profil humanistyczny. Dokładnie. Nie zastanawiajcie się dłużej, czekamy na was i serdecznie polecamy. Nazywam się Dominika. Chodzę do drugiej klasy liceum. Rozszerzam biologię, chemię i matematykę. Dzięki rozszerzonej matematyce mamy wiele perspektyw na przyszłość. Po tym profilu jest wiele ciekawych kierunków. Nie jest to jedynie medycyna, ale także pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, weterynaria czy fizjoterapia, ale też wiele innych. Jeśli jesteś osobą, która interesuje się klimatami przyrodniczymi, medycznymi czy inżynieryjno-technicznymi. Jest to idealny profil dla ciebie. W naszej szkole lekcje są organizowane z wielkim zaangażowaniem nauczycieli. Już od samego początku jesteśmy przygotowywani do egzaminu maturalnego z wielką precyzją. Dzień dobry. Jesteśmy w najstarszej szkole naszego miasta, w liceum ogólnokształcącym imienia Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli.
szkole, która obchodzić będzie jubileusz 83-lecia, czyli mamy dokładnie tyle lat, ile liczy sobie nasze miasto. Powstawaliśmy w tak samo szybkim, co polskim tempie, jak otaczające nas wtedy zakłady południowe, późniejsza huta. Nasza szkoła to jest fragment historii naszego miasta. Do dzisiaj mury naszej szkoły opuściło kilkanaście tysięcy absolwentów i dla zdecydowanej większości z nich to był znakomity wybór. Wybór naszej szkoły otworzył im drzwi i był przepustką nie tylko do dorosłego życia, ale też do tego, żeby w życiu odnieść swój własny, prywatny sukces. Czy to sukces w życiu zawodowym, ale także w życiu prywatnym, rodzinnym. I jestem przekonany, że właśnie to, co dała im szkoła, nie tylko wykształcenie, to jest oczywiście ważne, ale także przyjaźnie, znajomości, to wszystko pozostaje u naszych uczniów, później absolwentów na długie lata. Wiem coś o tym, bo sam jestem absolwentem naszego liceum i uważam, że dla mnie i dla moich koleżanek i kolegów, a także dla wszystkich starszych i młodszych roczników, to też lata spędzone w murach naszej szkoły to były, myślę, jedne z najpiękniejszych lat naszego życia. Myślę, że dla każdego, to także dzisiaj z perspektywy 2021 roku będzie zastanawiał się nad wyborem liceum ogólnokształcącego, to wybór naszej szkoły, naszego Staszica, jak to popularnie mówi się w naszym mieście, będzie wyborem, którego nigdy nie będzie żałował.